i ostatecznym przeznaczeniem. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Chrystus potrzebuje was. Pragnie bowiem, aby Ewangelia zbawienia dotarła do wszystkich zakątków ziemi. Bądźcie gotowi i chętni do spełnienia tej misji w duchu prawdziwego synostwa. Bądźcie apostołami, bądźcie wielkodusznymi głosicielami nadprzyrodzonej nadziei, która wspiera człowieka w jego wędrówce. Musicie od siebie wymagać, nawet jeśli inni od was nie wymagają. Przywołuję do prawdy przemijalności ziemskiego życia. Wszystko przemija i przeznaczone jest na umarcie. Pielgrzymujemy w tym świecie i jesteśmy wędrowcami, którzy nie mogą zapomnieć o swoim prawdziwym i ostatecznym przeznaczeniu. Choć mi wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by. Przyznamy tyle słów. Więc się nie buntujemy, nie rozpaczamy, nie lękamy. Dziękujemy, że była nam dana łaska ogromna przez długie lata tak wiele i tak niezasłużenie otrzymywać od siebie, która wieczność niezmierną opływa. Za dotknięcie dalekiego żaru, którym ogród głęboki omdlewa. Zmieszały się chwila i wieczność. Kropla morze objęła. Opada cisza słoneczna w głębinę tego zdania. Zamieniłeś widok, ślepi przy tobie znów widzą, któż jest jak ty.
do nas nie powiesz. Ale może teraz zaczniemy Cię słuchać. Już nie pobłogosławisz chorych. Ale może teraz przestaniemy myśleć o eutanazji.